Klasyczna scena Hollywood. Gigantyczna asteroida leci w kierunku Ziemi i grozi zniszczeniem wszelkiego życia na naszej rodzimej planecie. Na szczęście ekranowym bohaterom zawsze udaje się w ostatniej chwili odwrócić zbliżającą się katastrofę z kosmosu. To, co w naszych czasach jest tylko wyimaginowanym scenariuszem science fiction, stało się okrutną rzeczywistością dla mieszkańców prehistorycznych czasów. Większość ekspertów jest przekonana, że upadek dinozaurów spowodowała ogromna asteroida, która uderzyła w Ziemię około 66 milionów lat temu. Mając to na uwadze, pojawia się fundamentalne pytanie: co możemy zrobić, jeśli nasz ziemski dom ponownie stanie się celem kosmicznego pocisku? NASA pokazała niedawno, co zrobić. Na przykład w ramach misji DART osiągnięto bezprecedensowy kamień milowy. W dzisiejszym filmie pokażemy, jak szczegółowo przebiegało spektakularne bombardowanie asteroidy Dimorphos i jakie dalsze kroki czeka ta ekscytująca misja. Chcesz dowiedzieć się więcej o ambitnych projektach agencji kosmicznych? Subskrybuj nasz kanał, włącz powiadomienia i wyrusz w podróż do największych tajemnic i odkryć kosmosu. Kciuk w górę motywuje nas i pokazuje, że interesuje Cię treść naszych filmów. Kosmiczny alarm testowy. Urzeczone spojrzenia, skamieniałe miny, po których następują gromkie okrzyki i zbiorowa ulga. W świetle scen, jakie rozegrały się ostatnio w NASA, można by pomyśleć, że ekspertom rzeczywiście udało się zawrócić asteroidę z jej śmiertelnego kursu. Ale na szczęście początkowa sytuacja nie była aż tak dramatyczna, a jednak ukierunkowane bombardowanie podwójnej asteroidy Didymos stanowiło kamień milowy. Nigdy wcześniej ludzkość nie próbowała celowo manipulować trajektorią ciała niebieskiego. Ale jakie było tło tej wyjątkowej misji? Aby to zrozumieć, warto spojrzeć na statystyki. Obecnie naukowcy zakładają, że w Układzie Słonecznym istnieje około 25 tysięcy asteroid, które są wystarczająco duże, aby zniszczyć w pełni rozwinięte miasta. Do tej pory odkryto około 8 tysięcy takich galaktycznych pocisków. Ponadto uważa się za pewne, że Ziemia została już kilkakrotnie uderzona w ciągu milionów lat przez pociski z kosmosu, które wprawiły w ruch wielkie masowe wymieranie. Pomimo wszystkich naszych osiągnięć technicznych i cywilizacyjnych, ludzkość nie byłaby odporna na poważne skutki uderzenia asteroidy. Z tego powodu od pewnego czasu badacze poszukują sposobów i środków reagowania na takie niebezpieczeństwo w najgorszym przypadku. Jedną z możliwości byłoby wystrzelenie pocisku w sposób ukierunkowany w celu zmiany jego kursu. Kto jednak myśli o bombach atomowych, jest w błędzie. W rzeczywistości nasz ziemski pocisk ma znacznie mniejszą siłę wybuchową. To bezzałogowa sonda kosmiczna. Początkowa burza mózgów ekspertów ostatecznie doprowadziła do powstania solidnej koncepcji. Na przykład w 2015 roku NASA i ESA ogłosiły zamiar przeprowadzenia kosmicznego alertu testowego w ramach misji AIDA. Pierwotne plany zakładały, że Europejska Agencja Kosmiczna najpierw wyśle sondę AIM w sferę wybranej asteroidy. Następnie statek kosmiczny obserwowałby wpływ DART i dokumentował wszelkie zmiany orbity. Niestety realizacja tego przedsięwzięcia nie powiodła się z powodu braku środków finansowych. W rezultacie DART opuścił naszą niebieską planetę 24 listopada 2021 roku. Około 10 miesięcy później, dokładnie 26 września 2022 roku, nadszedł czas. Sonda NASA, która ma około 6 stóp długości i waży ponad 1250 funtów, zderzyła się zgodnie z planem z mniejszym elementem podwójnej asteroidy Didymos. Obiekt docelowy. Jak wspomniano na początku, Didymos nie jest pojedynczym astronomicznym małym ciałem, ale podwójną asteroidą. Eksperci dowiedzieli się o tym dopiero 7 lat po pierwszym odkryciu. Wtedy, 20 listopada 2003 roku, badacze odkryli, że pociskowi towarzyszy mniejszy komponent. Didymosa ma średnicę około 2625 stóp, a średnica jego związanego grawitacyjnie odpowiednika Dimorphos wynosi mniej niż 560 stóp. Odległość między dwoma obiektami jest mniejsza niż 3/4 mili.
Zanim Dimorphos wykonał pełną orbitę wokół Didymosa A, minęło 11,92 godziny. Ponieważ bliskie zbliżenia podwójnej asteroidy do Ziemi nie są wykluczone, zalicza się ją do potencjalnie niebezpiecznych ciał niebieskich. Od początku uznano jednak za niemożliwy fakt, że niepowodzenie misji DART wiązałoby się z katastrofalnymi skutkami dla życia na Ziemi. Obecna orbita nie stanowi dla nas żadnego zagrożenia. W momencie wspomnianego zderzenia Didymos znajdował się około 7 milionów mil od naszej niebieskiej planety macierzystej. Pionierski wpływ. Zanim sonda DART dotarła do zaplanowanego celu, zauważyła po drodze jeszcze dwie asteroidy bliskie Ziemi. Kilka dni przed spowodowaną awarią Leakey Cube został odłączony od DART. Był to tak zwany CubeSat, który został dostarczony przez włoską agencję kosmiczną ASI i udokumentował uderzenie, a następnie wyrzucenie. Zadanie, któremu sprzęt poświęci się również w najbliższych tygodniach. 4 godziny przed punktem kulminacyjnym misji DART przełączył się na autonomiczną nawigację. Przekazywanie poleceń sterujących od tego momentu byłoby zbyt czasochłonne. W ten sposób statek kosmiczny sam obliczył wszystkie końcowe korekty kursu i do końca przesyłał wszystkie dane bezpośrednio na Ziemię. Tak miał powstać dosłownie pełny obraz oddziaływania. Kiedy DART w końcu zderzył się z Dimorphos, jego prędkość wynosiła 3,8 mil na sekundę, czyli 13 645 mil na godzinę. Siła uderzenia była więc równa około 3 tonom trotylu. Szacuje się, że zmiana prędkości Dimorphosa spowodowana uderzeniem wynosiła mniej niż 0,02 cala na sekundę. Oprócz Leakey Cube, przełomowe przedsięwzięcie było obserwowane przez kosmiczne teleskopy Jamesa Webba i Hubble'a, a wiele naziemnych systemów radarowych i teleskopów było również skierowanych na miejsce uderzenia. Jak wspomniano wcześniej, po raz pierwszy w historii ludzkość próbowała wpłynąć na trajektorię ciała niebieskiego. Jednak na ile to przedsięwzięcie rzeczywiście zakończyło się sukcesem, okaże się w przyszłości. W tym miejscu do gry wejdzie sonda ESA Hera. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, po roku bezzałogowy statek kosmiczny wyruszy w ogromne przestrzenie kosmosu i dotrze do punktu zderzenia w 2027 roku. Od tego momentu zadaniem będzie precyzyjne udokumentowanie odchylenia orbity Dimorphosa. Hera sfotografuje też asteroidy wraz z miejscem uderzenia, zmierzy je i przeprowadzi analizy chemiczne i wyznaczenie masy. Przewidywane efekty. Zanim będzie można stwierdzić, w jakim stopniu oczekiwane przez naukowców efekty będą pokrywać się z rzeczywistością, potrzebna jest cierpliwość. W najlepszym przypadku zmniejszenie prędkości orbitalnej spowodowane uderzeniem sondy DART spowoduje, że Didymos zbliży się nieco do swojego kosmicznego odpowiednika. Ta zmiana odległości spowodowałaby z kolei wzrost przyspieszenia grawitacyjnego mniejszej asteroidy, co w konsekwencji skróciłoby jej prawie 12-godzinny okres orbitalny o około 10 minut. W rezultacie manipulacja orbitą będzie początkowo raczej niewielka. Jednak zainicjuje proces, który będzie się stopniowo wzmacniał w czasie, a odchylenie orbity będzie również coraz bardziej wyraźne. Ponadto obliczono skutki uderzenia, aby ułatwić dalsze obserwacje naziemne. Gdyby Dimorphos nie został uderzony czołowo, ale w tylną stronę w taki sposób, aby wydłużyć okres orbitalny, jego okres rotacji mógłby pokrywać się z ziemskim cyklem dnia i nocy. W takim przypadku nie byłoby możliwe udokumentowanie wszystkich faz orbity mniejszej asteroidy. To, co miejmy nadzieję powiodło się w przypadku testowym, pewnego dnia może również pomóc w odwróceniu prawdziwego zagrożenia. Potencjalne zagrożenia. Znaczenie dziedziny obrony planetarnej staje się jeszcze bardziej widoczne, gdy weźmiemy pod uwagę potencjalne konsekwencje uderzenia asteroidy. Zasadniczo każdy pocisk o średnicy większej niż 1600 stóp może stać się globalnym zagrożeniem. Szczegółowy przebieg uwolnienia energii w czasie eksplozji zależy w dużej mierze od rozmiaru, prędkości, masy i składu materiału galaktycznego pocisku. Jednak miliardy ludzi prawdopodobnie odczułyby bezpośrednie i długoterminowe konsekwencje uderzenia asteroidy o takiej wielkości. Jeszcze bardziej niszczycielska niż natychmiastowa siła wybuchu i związane z nią fale ciśnienia i upałów byłaby poważna nieprzejrzystość atmosfery.
Fragmenty, które wirowałyby w trakcie zderzenia, dotarłyby do naturalnej powłoki ochronnej planety i rozciągnęłyby się wokół całego globu niczym gęsty welon. W wyniku gwałtownego ochłodzenia stanęlibyśmy w obliczu poważnych nieurodzajów i kwaśnych deszczy, a także poważnie ucierpiałaby naturalna flora i fauna. Jeśli pocisk kosmiczny uderzy w ocean, rezultatem będzie powstanie potwornego tsunami. Te potworne fale, wysokie na ponad 300 stóp, mogą zalać całe odcinki linii brzegowej i ląd za nimi. W obliczu tych przykrych scenariuszy należy mieć nadzieję, że nasza Ziemia nie stanie się celem śmiercionośnej asteroidy lub że środki obronne ekspertów będą dojrzałe i gotowe do użycia, jeśli dojdzie do najgorszego. Teraz twoja kolej na wyrażenie opinii. Co sądzisz o spektakularnej misji NASA DART? Jak zawsze podziel się z nami swoimi przemyśleniami, sugestiami i opiniami na temat dzisiejszego filmu w komentarzach. Chcesz obejrzeć więcej ekscytujących filmów na temat kosmosu? Sprawdź inne filmy na naszym kanale, do których możesz przejść, klikając jeden z obrazów w napisach końcowych. Dzięki za zainteresowanie, uważaj na siebie i do zobaczenia następnym razem.